Siema, gramy ludziska, witamy was w SCP, nie SL, to jest G-modowy SCP Bridge. Wracamy do tego klasycznego trybu w Garry's Modzie. Bardzo się cieszymy, że możemy w końcu razem sobie znowu zagrać w ten utęskniony tryb. Dzisiaj gramy sobie z Hubertem, z Maxem, z Mestako, Kospem, i dzisiaj sobie będziemy bawić się w starego, pierwszą wersję po prostu Bridge'a z marca, z lutego zeszłego roku. Czyli nie ma jakichś pierdowatych broni, nie ma jakichś, no nie wiem, czegokolwiek, co po prostu by nam przeszkadzało. Czyli sporo tych broni z jakichś dodatków, nie wiem, dziesiątki STP-ków od Azusa czy coś. Gramy w starą wersję na strefie gier numer 3. Jeżeli chcecie zagrać w tą wersję Bridge'a, to zapraszamy tam. Dobrze, ja sobie gram 106. Wow, jak fajnie. Mam nadzieję, że wszystko ładnie działa, bo musieliśmy ustawić audio na przykład i inne pierdoły. Czy oni będą tędy wychodzić? Czy oni będą tędy wychodzić? Ja chcę ich upolować już. Czy ja słyszę dobrze? Nie, słyszę kafeterię chyba. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy zaraz. Jeżeli wszystko dobrze tutaj się sprawdzi, to będzie dobrze. Chyba poszli inną stroną, o kurde. To ja tutaj chyba jednak zamknę te drzwi. Ja ich tam nie słyszę, nie słyszę ich kroków. To jest najgorsze. No dobrze, mamy do zapicia trochę ludzi. Wolałem tutaj gdzieś ich pozabijać, po prostu polować na nich ciągle, żeby oni nie mogli przejść. Ale jak chcą się tak bawić? O, expa dostałem, super. Jeżeli chcą się tak bawić... Jednak tędy. Ja ich tu wezmę zaraz. Ale ich złapałem. No nie spodziewali się tego. Camkillera i kogoś chyba wziąłem. Chyba Maxa? Nie wiem w sumie. No to wracamy się. Dobra, teraz broń załadowana. Nie, nie powinienem chyba tak tutaj stać. Dobra, pójdę sobie. Pójdę sobie od nich. Nie będę taki niefajny człowiek, co ich zabije od razu i będzie psuł rozgrywkę. Nie, to pójdę sobie gdzie indziej. Niech sobie troszeczkę jeszcze tam podreperuję życia może po drodze. A ja popoluję sobie na... No nie wiem na kogo, no na personel dupa i jeszcze na medyków. To mi się bardzo przyda. Prym. Nie wyłączyli testy, co za pedałki małe. Ale już tutaj, czyżby poprzechodzili drugą stroną? No to muszę ich tutaj wypolować. Ajajaj, karamba. Nie podoba mi się to. Czy to była wyścigówka? Halo? Stepek? To był 173? No nie, bez jaj szybciej by nie przeszedł. Kto to mógł być? No nie, no to musiała być wyścigówka, bez jaj. O, ktoś coś otwiera. Ktoś jeszcze dalej coś otwiera. Jesus Christ. Ja się cykam tutaj, kto to jest? Nie, no to musiała być wyścigówka, ja się chcę z nim spotkać tutaj, porozmawiać o życiu i o innych bzdetach. Coś tutaj się bawi w coś? O! Widziałem go! No halo, wyścigówka! No co jest? Ja go muszę spotkać, to jest teraz mój cel najważniejszy. Niech on pozabija ludzi, ale... Ale ja tutaj muszę go spotkać. Muszę z nim ustalić pewien plan. Cześć! No hej! Cześć! No czekam! Biegam za tobą jak szalony, szukam ciebie w końcu, bo widziałem ciebie od dawna. Powybijałeś... Co? Złapałeś MTF-ów? Złapałem ich dwa razy. Bo ja złapałem... no to chyba były MTF-y, nie? Tak, tutaj ich złapałem ostatnio. To był Camkiller i ktoś jeszcze. No to właśnie...
właśnie przed chwilą ich zabiłem, zabiłem też dupaki, chyba naukowcy sami zostali. Ej, no to ładnie. To ładnie. To ty przechodziłeś tą okrężną drogą i no. zostawiłeś te wszystkie drzwi? No to spoko. No to spoko. To to wszystko jasne. Dobra. Ty ich tutaj zacznij szukać, ja lecę do entrance zone, zobaczyć czy tam jest, czy tam poszli przypadkiem. Dobra. Spoczko. Oto się pożegnaliśmy z Chuckenem już. Właśnie, a dupaki? On ty... A dobra, no jak wszystkich oprócz medyków, to dla mnie może być jedna odpowiedź, że mogą jeszcze sobie poulepszać karty. To, to też jest jakaś tutaj forma... Powinienem tędy pójść. Czy ich słyszę? No nie tędy. Co za... Głupie berbecie, oni do kompa poszli, bo już nie pamiętam, czy to było tak otwarte? Sprawdźmy, bo... Personel D musiał zostać rozwalony. Ajajaj. No nie no, to co tu się wydarzyło w takim razie? Tutaj nie ma ich. Ej, to ja nie wiem, gdzie oni mogą być. O, czekaj, gdzieś tutaj... Znalazłeś go, czy nie? Właśnie coś mi się wydaje, że oni gdzieś tutaj łażą. Ja pójdę tamtą stroną, to ty okrężmy ich. Ale co ty, no strasznie mi tutaj... Nie wyszli. Nie? Coś mi tutaj nie pasi, bo ja tutaj słyszałem kroki, przynajmniej tak mi się wydawało. O, już mnie nie słyszę, czekaj. Czyżby? No bez jaj, no ja tutaj coś... Słyszałem teraz coś. Co do cholery? Żeśmy się pogubili chyba mocno. No kurde, 6 minut zostało do końca rundy. Albo nas wciula zrobili ładnie, albo ja już naprawdę nie wiem, mam głupawkę jakąś. Jeszcze się przeniosę tutaj. O! Teraz jestem przystojniejszy. Ej, no nie wiem, nie spotkałem. Jest gdzieś na dole. Faktycznie. Jest gdzieś tu. Gdzie woła jak coś? Ja pojadę tu na dół. Do Omega Warhead. Ja faktycznie, no tutaj gdzieś muszą być, bo ja tak słyszę. Słyszę te ich kroki. Może tutaj są? Może się tutaj ładnie poukrywali? Chłops! Co jednak nie? O, Tesla! Czyli coś chyba Chuckin kogoś goni, albo... Może mi się tylko wydawać, albo uciekają po prostu już. No kurde, jest ciekawie, powiem wam. Masakra. Nie wiem, co tutaj zrobić. Co tam się dzieje teraz na górze? Co jest najciekawsze? Jak Chucken? Chucken przychodził przez... No te dźwięki mnie rozpraszają, czy... Dobra, ja idę do Tesli w sumie. Muszę sprawdzić, czy tam dalej nikogo nie ma. Ale kurde, ta runda jest taka ciekawa dosyć. Bo absolutnie nie wiemy, co tutaj możemy zrobić. Oni jeżeli przeszli przez Tesla, no to już tu poszli po bronię i się wyposażyli. Też bardzo wątpię, bo ammo tak stoi niewzruszone. Ta runda. Absolutnie nie wiem, co ja tutaj zrobić. Nie wydaje się pusto. Co tutaj zobaczę, tak w stronę kafeterii? Czy tutaj przypadkiem ktoś nie przeszedł? Bo... No właśnie. Dobra, komputerek chyba nie jest zrobiony. To w ogóle tam te MTF-y nie wbiją sobie. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. Proszę nie podsłuchiwać.
Ejka? Jak zabili Huberta, to się runda nie kończy przypadkiem? Niech se pobiją tam. To jest kurna najgorsze właśnie, że teraz nic absolutnie nie mogą zrobić. No chyba, że komputerek jest ogarnięty, ale to ja nie wiem. To ja pójdę jeszcze ogarnę remote door control. Zobaczę tutaj. No bo jeżeli... Ale no właśnie. To ja nie wiem. O, ja to wziąłem na off. Zobaczmy, bo tam mysteko z robuchem czekają. Takie buty. No właśnie nie wiem, chyba... CI? Czemu CI? Bo nie było ogłoszenia. A no fakt. No ale dobre, no przecież nie wejdą, dopóki nie ma personelu D. A oni zostali rozwaleni. W ogóle złapałeś Huberta? No nie właśnie. To jest najgorsze. Nie wiem, gdzie ten Hubert się pamięta. No rozdzieliliśmy się, jak poleciałem do Omega Warhead. Tam było czysto i no nie wiem. I tak zaraz runda się skończy, to trochę słabo. Ja bym został w entrance specjalnie. No ale co zrobimy? No Hubert chyba nie pójdzie do komputerka. Możliwe, że pójdzie. No to dobra, to spróbuję. Tutaj w entrance, jakby co, tutaj patroluję, okej? No dobra, to ja idę. No to... No nie no, Hubert już nie zdąży, no ja mogę tylko podejść do komputerka, sprawdzić, czy chociaż tam pałętał się w tamtych miejscach. Strasznie wątpię. No bo co tutaj Hubert miał zrobić? No zobaczmy. Nie no, raczej, że nie ma. No... To nie wiem, co ja wam powiedzieć. No taka dziwna runda, no tu właśnie w tej wersji Bridge... No nie, znowu myślałem, że wyszedł pod Q. Szybko, 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 szybko. I tam Chaken jeszcze siedzi. Szybko, 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 szybko. Jeszcze Chaken tam siedzi. Kurde! On się spróbuje wydostać. Czy już się wydostał, ale szybko przez Teslę. Fastem, fastem, fastem. Jebać życie. 500 HP. Dobra, 1000 HP. Jebać to. Szybko, bo Hubert gdzieś tutaj się ukryje. Dobra. Tu ich nie ma. Może tutaj sobie Hubert gdzieś zaskoczył. I teraz sobie myśli, że mnie nie znajdzie. P90 sobie tak leży, ale jajca. No ja nie wiem. Ja teraz naprawdę nie wiem. Muszę do Chokena podejść. To przede wszystkim. Oj, oj, oj. Co się działo? Spytam się go. Czekaj, złapałeś Huberta? Gdzieś. Ja Huberta złapałem i wziąłem go do łzowego. Ja go wziąłem do łzowego. Teraz? Mhm. No, z pół minuty temu. Okej. Okay. No to już lipa. Okej, okay, bo ja ale... widziałem, że on gdzieś tu chyba łaził. On był przy komputerku niedaleko, więc no trudno. Jak to łazi gdzieś to słychać? No trudno. Pff. No. Oho, super. Oh, well. No to nie super rzędę. Nie mogliśmy otworzyć gate'a, nie wiadomo dlaczego. Ale jak was ładnie no bo komputerka nikt nie ogarnął. Ale ja jeszcze żyję. No ty żyjesz. Jak was wszystkich wymordowałem NTF-y i klasy D wszystkie. Hubert, ty nie gadałeś to nie z komputerkiem? Nie zła runda. No to jest właśnie to? Głupie, że dopóki się komputerka nie ogarnie. Ty gadałeś nie z komputerkiem. Nie miałem karty. No Jezus, no. I to dlatego gate'y nie działały. No. Ale to ochroniarze NTF powinni to otworzyć, a nie naukowcy. Ja nie wiem. Ale kon... Dobra. Dupa! Z kim ja tu jestem? Come killer, hej! A dobra, że ja już gramy, okej. Okay. Tak, gramy, bo się nie wyciszyłeś na disco. Ale już się nie wyciszaj. Wyciszyłem się, ale wiesz... A kto tam biegnie? Klawisze nie mogę znaleźć. Kto tam biegnie? Halo! No co za cwel, nie poczekam na nas. Czemu nie czekasz na nas? Hubert! Hubert, come killer nie żyje! Czy ty masz kartę?
A bywa, łap swoją. Dzięki, już wziąłem. Skąd ty ją... Skąd ty ją dostałeś? Na początku rundy, czy jak? No jestem weteranem klasy i nie dostałem karty. Myślałem, że jako weteran powinienem mieć kartę. No to dziwne. Well. Nie mam w ogóle karty. Snuff Ultimate, lol. Widziałem przez ścianę. Klasa D, tutaj nic nie będzie. A, do bramy jest potrzebna trójka. No, tam będzie pistolet, dawaj windą. O Jezu! My z taką jest za nami. Ja pierdykam. Karta trójka. Chyba z czwórką można uciec dopiero. Kurde, czwórkę trzeba. Ale jesteśmy w dupie. Czemu czwórkę trzeba do otwierania? Ej, ja bym się wrócił windą. Dalej, kurde, więcej. O kurde, więc... Ła, 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 ła! O, w pytę jasną. O Jezu! Max, Max, Max! Współpraca, tam jadą STP-ki, tam jadą STP-ki. Ognisty i ten. 1-7-3. O, ja mam kartę trójkę, ja mogę pomóc tobie. Jadą teraz. Tamtą windą jadą? Tak, 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 tak. Ale ja bym się w ogóle gdzieś ukrył tutaj. Ale z drugiej strony też mogą nas dziabnąć, wiesz? Też, bo jest 1-7-3, jest wyścigówka. Ukrywajmy się gdzieś. Dobra, ukrywamy się tutaj, ukrywamy się tutaj. Mam Snuff Ultimate. Dobra, nie ma ich tutaj. Są dwa digle tutaj w pobliżu. No według Snuffa. Widziałem. Widziałem typa. O mój Boże, jest 47. Co za głupie głupki. Oni pewnie z dwóch stron sobie podeszli, bo 1-7-3 mógł sobie do windy podejść teraz. On tu jest. Tu już ich nie ma. Ja pierdykam. Dobra, Max mnie... Max mnie nie wyrucha. O mój gy! O shit. Chodź tu, tu, tutaj, tutaj, tutaj. Rocky, Rocky, chodź. Kurwa, ten... Bo chodzi z tym Snuffem Ultimate, że on pokazuje od góry, no nie? Tylko, że ta góra to jest po prostu piętro wyżej. To teraz jest zasłaniane. Dobra, nie ma na razie. Nie wiem co zrobić.
jest stepek, jest stepek. Znaw mi tak pokazał. Dobra, czysto jest, Max. Wołać windę? Wołaj, wołaj, my się polecieli teraz pod bramę, skoro... I te... I tak... No tak, że mam kartę trójkę wciąż. Shit. Do ulepszarki. Ty gnojku mały. Cześć. Jaki jest problem? No, jeżeli MTF-y wbijają i na przykład... Ja w ogóle spierdzielam stąd. Jeżeli MTF-y wbijają i on ma broń, to w jaki sposób ja mam jemu zaufać, powiedzcie wy mi? Na przykład jadąc w dół. Bo pojadę sobie w dół, no i tak mało czasu jest, faktycznie, to jest głupota. Że niestety jest bardzo mało czasu tutaj. W ogóle tutaj niczego nie ma chyba. Ale porozglądajmy się, może mi Snaf tutaj pomoże. Jakbym miał kartę czwórkę, to by było nieźle. No przy respie tutaj jego nic nie ma. Kurde, Felek. To pojadę sobie drugą windą. Ale... no to jest masakra. Nic nie mogę więcej znaleźć, tylko to ja na pewno nie ucieknę. No i tak przecież komputerek jest zamknięty. Gatey też. Mi się wydaje, że w ogóle dzisiaj nie będzie absolutnie żadnej szansy, gdzie ktoś będzie mógł uciec, bo nikt po pierwsze w takim czasie komputerka nie odpali, gate'a i tak dalej, więc to jest według mnie głupie z tym komputerkiem. O, coś było? Detected? Researcher. Ale pójdę tu w prawo. Jeszcze tutaj może coś być. Prawda? Dzięki nie. Tutaj? Niech to się zamknie. O Jezu! Co to za ciemne pomieszczenie? Co tu nic nie ma, lol. Tutaj też pistoleciku żadnego na przykład nikt nie ukrył. Kurde! Tam na samym dole... No dobra, pójdę. Już tak z braku laku. Wiem, że umrę tak czy siak, ale... Ale pójdę, bo czasem tutaj potrafiło coś być. Co to jest za przycisk? Ha, dobra, to jakieś pseudoświatełka, te? Ten Snaf, jakie to jest piękne. Czy tu coś będzie? Absolutnie nic. Dobra, wracamy się na górę, no nie ma co. Nie ma co marnować sobie czasu po prostu. Ale to... To i tak jest tragedia, co tutaj się dzieje. A ja po prostu umrę. Szybko i bezboleśnie. Czemu ja ammo nie mogę? Potrzebuję ammo. Co tam? Czy wy to widzieliście? Właśnie nie patrzyłem się, jak zginąłeś, a co się stało? No ja zdobyłem kartę czwórkę, zdobyłem broń. Idę przez gate'a.
Naprawdę, praktycznie tego nie słyszałem, ale nagle mnie Mestako zabił od tyłu jako 1.73. A wiesz, jak my umarliśmy? Jak? Z jednej strony zaszedł nas ognisty, my zaczęliśmy strzelać w tego ognistego, a i z drugiej 1.73 z tyłu. Tak, takie nam plecy zrobił, tak. Ale nie wierzycie, jak ja się posrałem normalnie przed chwilą. No normalnie to całe brązowe krzesło mam. To otwieranie bramy jest dziwne. No to jest pojebane, no to jest głupie z tym komputerem. Trzeba zmienić remote'a na off, iść do komputerka i potem zmienić jeszcze na on remote'a. Tak. Bo inaczej nie działa. I na off, komputerek, on i dopiero można otwierać dwie bramy. To jest głupie. To by było dobre, jakby to było tylko do bramy B na przykład. Tak, dokładnie. Broma A niezależnie od, zawsze się otwiera, jak masz kartę. Przecież personal ID nie ma szans, żeby wygrać to jakąkolwiek rundę. I zresztą są za krótkie rundy. No to po drugie. Jakieś takie place'y za to jest takie średnie. Własny serwer odnośnie tego. Szkoda, że starszej mapy, wersji mapy nie ma. No. Aby się przydało takie coś. Starsza wersja mapy plus ten. No. Tam sytuacja wygląda. No i my znowu nie wejdziemy. No, to jest głupie. Eheka. No, Hubert jest problem. Żeby otworzyć ten drzwi, trzeba włączyć znowu remote door control. Siema, tam się wiem. Ja słyszę. Kurde, chciałem się zabić i nie wyspiło. No to Hubert se postoimy. Ja to jest smutne. Ja nie da się nawet zabić w tej grze, bo... No, trzeba włączyć remote door controla teraz, żeby było ładnie. Come killer, siema. Max mamy? Max też żyje, tak? Jak Max jako medyk żyje se jeszcze. Ale nic nie zrobi, bo musi remote na off do komputerka iść, z komputerka znowu na on i dopiero wtedy może. Personal nie ma żadnych szans tutaj. No bo Max, znaczy bo ochroniarze nie pomyśleli, żeby takie coś zrobić przed nimi, nie? Nie wiem, kto nie był, ale... Już to specjalnie zrobiłem. No niech się bawią. Bo czekałoby mnie to. Czyli stanie jak głupio, pali. Ognisty se kocu pali tutaj. No w dupie ich wszystkich. Mestako se lata po mapie. No i jedyna ciekawa osoba to Max, który absolutnie nic tutaj nie zrobi. No bo zaraz podejdzie i zauważy, że nic nie zrobi. Ewentualnie napotka tego ognistego. A czy on go nie widział? Strzela do niego. No do koca postrzela i co z tego? Pół minuty, koniec. No nie, no będziemy musieli zagrać na jakiejś starszej wersji mapy, bo podpowiadam jeszcze raz, to nie chodzi o tryb, chodzi o wersję mapy. Pan cudowny autor tej mapy zdecydował, że żeby wyjść jakimkolwiek gate'em A czy B, trzeba po prostu mieć na off tą dźwignię, iść do komputerka, na on i dopiero. Głupie. No strasznie głupio. To jest mapa zrobiona pod większą ilość graczy tak naprawdę. To jest zrobione pod większą ilość graczy już teraz. Tak. Zawsze o tym marzyłem. Max, rozkmin to, że trzeba iść najpierw wyłączyć remote door control, iść do komputerka i potem wrócić się, żeby włączyć to remote door control. Dokładnie tak. To do dwóch gate'ów. I to do sensu trochę. Bardzo kładzie rozgrywka. Gdzieś to wymyślił. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Tak. Elo. Cześć.